drodzy bracia i siostry, miliony ludzi na całym świecie deklarują, że wierzą i kochają Pana Jezusa. Ale dobrze wiemy, że same deklaracje to jest zdecydowanie zbyt mało. Pan Jezus dzisiaj mówi bardzo wyraźnie, że kocha Go ten, kto zachowuje Jego naukę, a nie kocha Go ten, kto jej nie zachowuje. Dlatego Pana Jezusa może kochać tylko ten, który wypełniając Jego prośbę przyjął chrzest święty, kto wyznaje swoje grzechy i nawraca się, kto z wiarą i czcią karmi się Jego przenajświętszym ciałem, miłuje Pana Jezusa, kto bierze udział w niedzielnej Eucharystii, kto unika złego, a jest wierny Bogu, kto unika grzechów ciężkich, kto żyje w czystości. Drodzy wierni, taki właśnie jest sens wszystkich przykazań i przepisów kościelnych. Miłość do Boga, do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Można być szczerze posłusznym tylko komuś, kogo naprawdę kochamy. I przestrzeganie przykazań jest konieczne, żebyśmy mogli trwać w stanie łaski uświęcającej, czyli stanie duszy wolnej od grzechu ciężkiego, która jest w przyjaźni i nadprzyrodzonej łączności z Bogiem i jest rozpromieniona Jego światłością, Jego świętością. I tylko dzięki trwaniu w stanie łaski wszyscy, którzy przez chrzest stali się dziećmi Bożymi, są cały czas dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Można powiedzieć, że są jak synowie marnotrawni, którzy już wrócili do Ojca. Ci zaś chrześcijanie, którzy nie dbają o czystość i świętość swojej duszy, są jak synowie marnotrawni, którzy odeszli i nie zamierzają wrócić, przynajmniej na razie. Wypełnianie przykazań, czyli zachowywanie nauki Pana Jezusa, jest wyrazem naszego posłuszeństwa. On sam przecież powiedział: bądźcie doskonałymi, jak Ojciec Wasz Niebieski jest doskonały. Dlatego właśnie musimy nieustannie zgłębiać naszą wiarę, dowiadywać się, czytać, poznawać, bo im jaśniej i pewniej poznajemy Boga, tym lepiej wiemy, jak mamy postępować w życiu, bo tylko Pan Bóg jest najwyższą normą moralności i tylko On stanowi, co jest dobre, a co złe. Nigdy nie może rościć sobie takiego prawa jakikolwiek człowiek czy ludzki rząd. Oczywiście chodzi tu o sprawy wiary i moralności. Sprawy obojętne moralnie, o ile nie szkodzą właśnie wierze, zbawieniu, ale też dobru doczesnemu ludzi. Są wtedy wyłączną kompetencją władz świeckich. A moralne jest tylko to, co jest zgodne z świętością Boga. Bo przecież sam fakt, że jest Bogiem, naszym Panem, On dał nam życie i On jest celem naszego pobytu na ziemi, sprawia, że należy Mu się nasze nieograniczone posłuszeństwo we wszystkim. Każda rzecz jest dobra wtedy, gdy odpowiada swojemu celowi. A skoro najwyższym i ostatecznym celem naszego życia jest sam Bóg, to wszystko, co robimy, powinno zmierzać właśnie do Niego. I to właśnie Bóg i Jego święta wola powinny być najwyższym ideałem i zasadą naszego postępowania. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, że zachowujemy Jego naukę. Z drugiej strony mamy wobec Boga ogromny dług wdzięczności, bo nie ma na ziemi nikogo, który dałby nam tyle, co On. On dał nam dar swojej męki i śmierci na krzyżu, przez którą odkupił całą ludzkość, a dzięki niej zasila nas cały czas ciałem i krwią Pańską w Komunii Świętej i otrzymywanie łaski uświęcającej w sakramentach. Pan Bóg dał nam te środki konieczne do osiągnięcia życia wiecznego właśnie z miłości do nas. Dlatego my z miłości do Boga staramy się przyjmować je z największą wiarą i czcią. I tylko człowiek, który ufa Bogu i Jego Słowu, będzie zachowywał przykazania. Prawo Boże jest święte, ponieważ Bóg jest nieomylny. On nigdy nie popełnia błędów czy pomyłek. Jego prawo jest niezmienne, ponieważ On jest niezmienny.
trwa na wieki, ponieważ Bóg jest nieskończony i odwieczny. Obowiązuje wszystkich i wszędzie, bo Bóg jest wszędzie obecny. Tak jak Bóg jest ponad ludźmi jako swoimi stworzeniami, tak Jego prawo i przykazania są niezależne od ludzi i ponad naszymi kompetencjami. Prawo to obowiązuje nas, ponieważ zdamy odpowiedzialność z Niego na sądzie Bożym po naszej śmierci. Widzicie, drodzy wierni, jak bardzo moralność łączy się z religią i wiarą w Boga. Kto nie wierzy w Boga, będzie normy moralności szukał w rzeczach i sprawach niewiele wartych. Kto nie zna Boga, czy ma zakrzywiony Jego obraz, ten będzie źle pojmował cel ludzkiego życia i obowiązki człowieka względem Boga. Dlatego bardzo łatwo będzie, można powiedzieć, popuszczał cugle różnym namiętnościom i obniżał coraz bardziej wymagania moralne, żeby móc swobodnie ulegać grzechom. Człowiek, który jest ochrzczony i zachowuje prawo Boże, można powiedzieć, że ma w sobie swego rodzaju charakter chrześcijański. I tylko taka osoba może w pełni realizować godność ludzką. O tym właśnie charakterze chrześcijańskim możemy mówić tylko, gdy są zachowywane niezmienne zasady moralne. Dla ich przestrzegania człowiek potrafi sobie wszystkiego odmówić i we wszystkim przezwyciężyć samego siebie. A tam, gdzie najważniejsza jest przyjemność, ciało, zmysły i namiętności, interesowność, różne kaprysy, moda czy karierowiczostwo, tam rozum i wolna wola schodzą na plan dalszy. Czyli człowiek kieruje się rozumem tylko, gdy jest wierny prawu Bożemu. I tylko wtedy możemy mówić, że jesteśmy naprawdę wolni. Nikt, kto nie walczy ze wszystkich sił, żeby tylko żyć w stanie łaski uświęcającej, nie jest w pełni wolnym człowiekiem. A przecież taki jest właśnie nasz świat. Kapryśny, wygodny, dążący tylko do przyjemności. A prawo Boże nie ma dla niego już żadnego znaczenia. A prawo Boże staje się wręcz dla wielu problemem. I to właśnie zbuntowani przeciw Bogu ludzie uczynili ze słów, które były słowami zbawienia, słowa, które stanowią wyrzut sumienia dla naszego świata. Ale chyba nawet ten, kto to wszystko rozumie i z głęboką wiarą przyjmuje, wie, że zachowywanie słów Pana Jezusa nie jest łatwe. Chrześcijaństwo, można powiedzieć, zawiesiło poprzeczkę bardzo wysoko i o własnych siłach nie dalibyśmy rady. Dlatego Pan Jezus powiedział: Duch Święty was wszystkiego nauczy. I to właśnie Duch Święty daje nam miłość i silną wiarę. To Duch Święty sprawia, że rozumiemy Słowo Boże i Prawo Boże, że przyjmujemy je za swoje, że pragniemy dobra, a do zła odczuwamy niechęć. Dzięki Niemu mamy siłę i determinację do wypełniania przykazań. To w takim razie sprawa wydaje się bardzo prosta. Modlić się do Ducha Świętego i na pewno dojdziemy do świętości. Z całą pewnością tak, ale potrzebna jest jeszcze jedna niezbędna rzecz. Właśnie stan łaski uświęcającej. I choć Duch Święty może w swoich szeroko zakrojonych planach posłużyć się każdym człowiekiem, nawet nie będącym w stanie łaski, to jednak może udzielać Bożych darów i rozeznania tylko osobom żyjącym w stanie łaski uświęcającej, które nie stawiają murów w duszy wobec Jego natchnień. Jeśli więc mamy problem, rozterki, musimy coś ważnego rozeznać, to pierwszym krokiem musi być odzyskanie stanu łaski uświęcającej, który uwalnia duszę z grzechów i zapewnia przyjaźń i łączność z Panem Bogiem. Dlatego zabiegajmy ze wszystkich sił o regularną i szczerą spowiedź, o godne z wiarą i szacunkiem przyjmowanie Komunii Świętej, żebyśmy mieli życie w sobie i aby Duch Boży mógł prowadzić nas wszystkich do zbawienia. Amen.